Sport, Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Wychowanek toruńskiego Pacyfiku Michał Kwiatkowski stanął na podium trzeciego etapu wyścigu Tour de San Luis w Argentynie. W klasyfikacji generalnej drugi kolarz ubiegłorocznego Tour de Pologne jest także trzeci. Nowym liderem został Brazylijczyk Alex Diniz. Tour de San Luis w Argentynie jest jednym z wyścigów otwierających cykl World Tour. Dla wielu kolarzy jest to szansa na sprawdzenie formy przed prestiżowymi imprezami, które rozpoczną się wiosną. Dla Michała Kwiatkowskiego to pierwszy w tym sezonie start w imprezie tej rangi. Torunianin reprezentujący barwy belgijskiej grupy zawodowej Omega Pharma Quick Step już po trzecim etapie wjechał na podium. Na pierwszych dwóch etapach były to płaskie etapy i oni mają też swoich liderów na płaskie etapy. Michał pomagał akurat tutaj Markowi Cavendishowi, także no, miał okazję pokazać się na trzecim etapie. Po trzech etapach Michał Kwiatkowski zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i traci zaledwie 24 sekundy do lidera wyścigu. Szansa na odrobienie tej straty pojawi się już dziś późnym wieczorem. O godzinie 15 czasu lokalnego kolarze rozpoczną rywalizację w indywidualnej jeździe na czas. Torunianin zaprezentuje się kibicom jako jeden z ostatnich uczestników. Przejechałem dzisiaj rano trasę, tylko ma 19 km, właściwie pierwsze 10 km. Jest bardzo trudne. Wiatr niesprzyjający i idzie trochę lekko pod górę, będzie to bardzo ciężko. W Argentynie walczą także grudziądzanie z grupy CCC Polkowice. Po trzecim etapie Adrian Kurek był 163, a Grzegorz Stępniak 166. Zwycięzcę wyścigu poznamy w niedzielę. W tym sezonie siatkarze bydgoskiej Delekty mają bardzo dużo pracy, ale takiej, która przynosi ogromną satysfakcję i zawodnikom, i kibicom. Jeszcze wczoraj awansowali do ćwierćfinału Challenge Cup, a dziś już myślą o Pucharze Polski. Później powrót do rozgrywek ligowych. Podopieczni Piotra Makowskiego są rewelacją tegorocznych rozgrywek. Po 16 kolejkach plus ligi zajmują fotel lidera, ale powodów do radości dostarczają też na innych parkietach. Dwukrotna wygrana z niemieckim Mercer SC w Pucharze Challenge sprawiła, że bydgoszczanie zagrają w ćwierćfinale z Oka Radnicki Kragujewac. Graliśmy, żeby awansować do następnej rundy. Chcieliśmy dać pograć wszystkim zawodnikom i to się udało. Straciliśmy setę, ale może to lepiej dla drużyny, że mamy nad czym myśleć, nad czym się zastanawiać. Zanim jednak dojdzie do konfrontacji z Serbami, siatkarze Delekty już jutro wybierają się do Częstochowy, by wziąć udział w Enea Cup Pucharze Polski. Oprócz Bydgoszczan walczyć będą Jastrzębski Węgiel, ASEK Oresowia i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Gramy od soboty w Częstochowie. Miejmy nadzieję, że też i bardzo byśmy chcieli zagrać w niedzielę. Na pewno trzy pozostałe drużyny to faworyci tych rozgrywek. Po istnym maratonie, jaki mieli i mają jeszcze do pokonania bydgoscy siatkarze, nadejdzie czas krótkiego odpoczynku. Na ligowe parkiety lider rozgrywek powróci 2 lutego, by zmierzyć się z Jastrzębskim Węglem, a tydzień później na zakończenie rundy zasadniczej mecz z AZS-em Olsztyn. Są pierwsze efekty grudniowej debaty na temat przyszłości toruńskiego sportu. Jedna z regionalnych firm, do tej pory kojarzona wyłącznie z żużlem, postanowiła zainwestować w żeński klub koszykówki. Oficjalnym sponsorem Energii Toruń został Apator. Apator przez wiele lat wspierał toruński żużel. Wycofał się dopiero w 2005 roku. Jednak do tej pory nazwa KS Apator jest głęboko zakorzeniona w świadomości wielu kibiców Speedwaya. Po blisko dekadzie firma zajmująca się branżą elektromaszynową postanowiła wrócić do sportu. Spośród wielu klubów wybrała Energię. Kluczowe znaczenie miał plan powrotu Katarzynek do rywalizacji międzynarodowej. Jest to jedyny brand sportowy w Toruniu, który gwarantuje nam również udział w imprezach europejskich. Mam nadzieję i życzę tego Katarzynkom, żeby w szybkim czasie wróciły do Ligi Europejskiej. Podczas debaty o przyszłości toruńskiego sportu prezes grupy Janusz Niedźwiecki przedstawił dość kontrowersyjną tezę, że dla firm inwestycja w sport jest mało opłacalna. Po wielu miesiącach trudnych rozmów i negocjacji działaczom Energii udało się jednak przekonać przedstawicieli Apatora do zainwestowania w żeńską koszykówkę. Wejście takiego partnera daje też takie spokój i bezpieczeństwo całej drużynie. Umowa pomiędzy Apatorem i brązowym medalistą Ford Germas Ekstraklasy została zawarta przynajmniej na rok. Pomoc sponsorska pomoże w ustabilizowaniu sytuacji finansowej klubu. Mimo pozyskanych środków zarząd Energii nie planuje transferów. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.